Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Dziś powitaliśmy kalendarzową wiosnę, a klin wyżowy, który zaczął dominować nad Polską, zagwarantuje nam jutro bardziej pogodną i słoneczną aurę. Tej nocy na północy i na zachodzie kraju zachmurzenie będzie już małe, tam bez opadów, jednak nad pozostałym obszarem będzie jeszcze dość pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Noc będzie mroźna, na termometrach od minus 1 do minus 3 stopni na przeważającym obszarze i do minus 4, minus 5 stopni w części południowo-wschodniej. W górach temperatura spadać może nawet do minus 8, minus 9 stopni. Jutro pogodę w Polsce kształtować będzie układ wyżowy, który zagwarantuje nam piękną i słoneczną pogodę prawie w całym kraju. Jedynie na południowym wschodzie tutaj może jeszcze występować front atmosferyczny i tam na przemian ze słońcem będą pojawiały się chmury z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Jutro na termometrach od 3 do 5 stopni na wschodzie, w centrum i na południu Polski i od 6 do nawet 9 stopni na krańcach zachodnich. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Noc na Kujawach i na Pomorzu będzie już bardzo pogodna, spokojna i bez opadów, jednak mroźna, na termometrach o poranku od minus 2 do minus 3 stopni. Jutro przez cały dzień w całym regionie dominować będzie piękna i słoneczna pogoda, na termometrach w ciągu dnia od 6 do nawet 7 stopni. Na barometrach teraz wahania ciśnienia jutro 1010 hektopaskali. Udanego tygodnia Państwu życzę. Do zobaczenia. Bye.